Ale przyszedł z nami tutaj. Panie Andrzeju, panie mistrzu, mistrzu Europy, prosimy się wpisać do księgi. Panie Jarosławie, mistrzu, prosimy o wpis. Marek Maciejewski, piąty na mistrzostwach świata w San Marino. Marek Maciejewski, piąty w San Marino na mistrzostwach świata. Już nie mówię o medalach, bo tych jest naprawdę dużo. Prosimy, panie Marku. Dzień dobry. Marcin Lewandowski, wielokrotny medalista mistrzostw Polski, uczestnik również mistrzostw świata. A teraz ty, o, jest tutaj. Dzisiaj od rana pracował, przywoził różne rzeczy, wspiera nas organizacyjnie na wielu imprezach. Sponsor, prawdziwy sympatyk kolarstwa. Jurek Popiołek, ten, który wygrywa wszystko w Mastersach. Medale za medalami we wszystkich kategoriach. Najszybszy dorosły człowiek pełnoletni w peletonie kolarskim. Jest tu pan Jurek. Kto wytrzyma tobie, który nie ma równych sobie? Daniel Okruciński. Chcemy pokazać, że jesteście. I doszła ciekawa karteczka. Henryk Harucki, zwycięzca Tour de Pologne sprzed kilku lat. Jest, a Daniel Okruciński, prosimy się Daniel opis. I pan Henryk Harucki, zwycięzca Tour de Pologne. Nie gniewajcie się, ale ta impreza ma właśnie taki charakter. Panie Henryku, ten pan wygrał Tour de Pologne. Teraz przyjechał do Lubicza, bo chce sprawdzić i pewnie nauczyć się sporo od nas, żeby wprowadzić Tour de Pologne w tym krajowym. Wicedyrektor Tour de Pologne. Oj, następnego mamy zwycięzcę. Marek Kulas, zwycięzca Tour de Pologne w 1982 roku. Kolejny zwycięzca. I startuje. To są sławy polskiego kolarstwa. Gratulujemy, dziękujemy, że zaszczyciliście nas swoją obecnością i zapraszamy na naszą zabawę w przyszłym roku. Gratulacje. Dziewczyny z gminy naszej. Ta z Młyńca, zobaczcie, uczestniczka nasza, wiele medali mistrzostw Polski. Europę i świat zwiedziła wzdłuż i wszerz. Mateusz Czapla, tutaj z Lubicza, uczestnik mistrzostw świata, szóste miejsce nawet miał na mistrzostwach świata i Europy, w Grecji, Hiszpania. Dzisiaj też sponsor Japon, zaraz nam to powie. Mariuszu, cały czas po świecie, dzisiaj do nas, w jakiej grupie jeździć? Nipo. Grupa japońska Nipo. Medali, wiesz ile masz mistrzostw Polski? No tak jak powiedział, niezbyt więcej. Niezbyt więcej, miałem około ponad 50, bo robiliśmy statystykę. Kwiatkowski Radosław, uczestnik mistrzostw świata i mistrzostw Europy, również na szosie. Cały czas za granicą. Panie Radku, panie Radosławie, panie Radosławie. Wśród niepełnosprawnych w tym roku nawet najlepszy kolarz wśród niepełnosprawnych w Polsce. W tym roku w jeździe na czas w Mistrzostwach Polski. Które miejsce? Pierwsze. Ze startu wspólnego w Mistrzostwach Polski. Które miejsce? Również pierwsze. Zdecydowany krajowy lider dla niepełnosprawnych. Nas głowa boli, mówimy nie jedziemy. A chłopak widzicie jaką ma kontuzję i się nie poddaje. Całą Polskę przejeżdża. Gratulujemy. Cześć fitness!
I mała kraksa, to jest tak jak się dzieci puszcza razem ze starszymi kolarzami, tak nie wolno robić. Cześć Józef. Cześć chłopaki! Jadę! I to drużyna TTC, jadę! Toruń! Damy, witamy! Cześć! Cześć Rysiu! A więc oczekujemy, tu ktoś tu nie będzie startował, i VIP-y, i proszę Państwa nauczyciele, my jeszcze się udało obronić z tego względu, że konkurencja dzisiaj jest tak silna, że ja już na rozgrzewce nie daję rady, więc zobaczymy, co dalej będzie. Proponuję skorzystać z mądrości taktyki Marcina Lewandowskiego, bo on chyba... Zgodnie z tutaj z programem minutowym mamy jeszcze 5-7 minut czasu do następnej grupy, ale byśmy chcieli, no nie wiemy gdzie są, teoretycznie powinni tu wszyscy być. Bardzo proszę, zacny zawodnik, kiedyś podpora Agromelu, wielokrotny uczestnik wyścigu Tour de Pologne. Zbigniew Gogolin, PPG, Ruming z Toruń, a Krzysiu TTC jazdy Toruń. Numer startowy 3, Jerzy Gierej, ten sam klub, czyli TTC jedę Toruń. Ryszard Sulecki, numer startowy 4. Numer startowy 6, Hoffman Jakub. Numer startowy 7, Ludwik Falkowski, Ludowice. Numer startowy 8, Jerzy Popiołek, Toruń. Numer startowy 9, Tadeusz Dolski. Zapraszamy. Tadeusza nie widzę. Nie widzę. Numer startowy 10, Marek Panowicz, również Toruń. Numer startowy 11, Jan Śmiechowski. Jest Janek czy nie ma? Nie widzę w tej chwili jeszcze. Drudzy dalej, Jan Kozłowski, Turek,
Panie Janku, jest pan już na starcie? Nie ma jeszcze, ale mamy Michałowski, widziałem, jest Niemiec, jak zwykle, jak zawsze zdyscyplinowany i 4 minuty szybciej. I drodzy państwo, Marek Kulas, nie wiem czemu na niego tu czekamy, przecież on jechał w tamtym wyścigu i tak samo jak... A jest, Marku, przepraszam cię najmocniej. Rozumiem. Rozumiem, czekamy na wszystkich. Pan dyrektor powiedział spokojnie. I dalej, Robert Miłogrodzki. Sekundeczkę. 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 Może to będzie druga lista. Pan Ornowski. Zaraz zobaczę, może to będzie ten przedział właśnie, co ci, co się dłużej ścigają na rowerze. Zaraz zobaczymy, na, za chwileczkę wszystko się wyjaśni. Ile jeszcze mamy czasu? Tadeusz Dolski, czy już Tadziu dotarł, bo ja go widziałem. Jesteś już na... Jest, widzę, rozmawia. A więc dobrze, jeszcze czekamy, jeszcze czekamy. Panie Marku... Będą widzieli to sędziowie. Na jednym z okrążeń, wcale nie na piątym, może być różnie. Pierwszy otrzyma tą nagrodę. Na kreskę, na punkty. Jedziemy na kreskę. Natomiast wychwycone są potem kategorie dwie, bo tak się chyba zgłaszaliście. Do i po. I potem będą medale, to będzie już tam na sali. Jaki rozmiar koszulki? Już powie, pan Janek powiedział, można do sklepu i dostosuje. Wymieni na inną. Bardzo dobrze, panowie. Zakres od X bardzo dużo jel, po malutką eseczkę. Wszyscy się zmieszczą. Jeszcze spokojnie. Jeszcze spokojnie. Chcę podejrzeć, czy to są minuty, czy to są okrążenia. Aż tyle okrążeń? Boże, ile to trzeba trenować? 10 kilometrów. To jest bardzo daleko. Poprosimy jakiegoś dziarską przygrywkę, żeby te nogi się kręciły w rytmie co najmniej 110 i bezpiecznie na zakrętach. Gorąco witamy uczestników tutaj, nie tylko naszych około toruńskich, ale są tu reprezentanci klubu sportowego Stal Grudziądz, Rometu Bydgoszcz, MDK Bydgoszcz. Już możemy puszczać. Uwaga, piloci gotowi. Telebim z systemem działa. 4, 3, gwizdek, wyprzedzili. Panie Marku, szerokiej drogi. Jedziemy, oczekujemy. Przypominam, 10 okrążeń, Jurek, jedziemy. Do pana Popiełka, żeby wiedział, żeby nie zafinisował za szybko na 9. Niesamowita rzecz, prędkość salowa. 9 okrążeń. Nie wiem, że mam dobra różę w tej polu. Nie wiem, Zybi, Zybi! Janusz tutaj, Marek by tutaj prowadził. Mocna woda, bo zmiana, a więc myślisz, że sobie... I tak będzie, no. Sławek, Janusz, Robert. Jurek, Tadziu. Dawaj, Jasiu! Rysiu, Rysiu! Ładnie, Zybi, ładnie. Janusz, Krzysiu. Zybi, tam jadą. Zjeżdżają.
Dziękuję.